co jest w tobie bliższe, tworzenie filmów czy muzyka? No to jest bardzo trudne pytanie, tak jakbyś mnie zapytała, które z moich dzieci bardziej kocham, czy córkę, czy syna, ale w tej chwili, ponieważ rzeczywiście ostatnie parę lat bardzo intensywnie spędziłam na planie i cały czas robiłam filmy, bardzo zatęskniłam za muzyką i właśnie zabieram się za nagrywanie nowej płyty i bardzo się cieszę i wracam trochę do muzyki, bo dawno mnie nie było i się stęskniłam, więc teraz jestem bardzo stęskniona za muzyką. To tak przyszło samo z siebie, czy ktoś cię może do tego zainspirował? Wiesz co, ja mam taki, to się tak brzydko nazywa, płodozmian, czyli wiesz, no wcześniej czy później wpadasz w rutynę we wszystkim. I przez parę ostatnich lat udawało mi się rzeczywiście tak na zmianę robić, film, płytę. COVID troszeczkę to zmienił, bo przez lata nie było tak dużo pracy dla muzyków, nie dało rady żyć z koncertów, więc siłą rzeczy ostatnie parę lat więcej robiłam filmów niż muzyki. Tak życie zadecydowało po prostu, a teraz jest wreszcie przestrzeń i znowu czas na dźwięki. Jak wspominasz współpracę z Dodą? Bardzo dobrze, świetnie. My się świetnie z Dodą dogadywałyśmy i szczególnie artystycznie. Mamy wiele ze sobą wspólnego. My jesteśmy taka stara szkoła po prostu, że nic nas nie jest w stanie przestraszyć, że jesteśmy twarde i silne i pod tym względem zawsze znajdowałyśmy, wiesz, nic porozumienia. Szykują się jakieś nowe wspólne projekty? Być może tak, ale nie mogę jeszcze o tym nic mówić.